Karol Bagiński, Puls Łap. Dzień dobry Państwu. Opowiem dzisiaj o sytuacji, która miała miejsce na ostatniej sesji Rady Miejskiej oraz tło tej historii, które miały miejsce odrobinę wcześniej. Otóż wszystko zaczęło się, kiedy radni dostali dokumenty na ostatnią sesję. W tych dokumentach był projekt uchwały, która to przeznaczała kolejne 70 tysięcy złotych na remonty zabytków w gminie Łapy. Remonty zabytków w gminie Łapy, czyli po prostu remont parafii świętego Piotra i Pawła. I tutaj dochodzimy do pierwszego plot twistu w historii, ponieważ kiedy radni przyszli i dostali dokumenty na komisję, które to zawsze odbywają się w środy przed piątkowymi sesjami, ta kwota to już nie było 70, a 170 tysięcy złotych. O co właściwie chodzi? No po prostu chcemy dotować kościół. Jak do tego odnoszą się mieszkańcy? Dość jednoznacznie. Radny Piotr Łapszo przeprowadził na swoim profilu facebookowym ankietę o tym, czy mieszkańcy popierają to, no i gigantyczna większość po prostu była przeciwna. To było 93% głosów przeciwnych przy około 500 głosach oddanych. Spytacie Państwo, dlaczego w zasadzie ludzie są aż tak bardzo temu przeciwni? No, powody są dosyć jasne, tylko nikt o nich głośno nie mówi. Każdy widzi, remont kościoła trwa i zakończyć się nie może. Pieniądze są na to zbierane cały czas, a w międzyczasie obok powstaje parafialka za kilka milionów złotych, o której to kosztach niestety proboszcz milczy. No, temat na zupełnie inną historię, ale myślę, że to jest właśnie powodem zdenerwowania ludzi na całą tą sytuację. I tutaj przechodzimy do creme de la creme całej historii. Otóż 170 tysięcy złotych. Z jakich środków to ma zostać przekazane? 100 tysięcy złotych ma zostać przekazane z jakichś przesunięć w budżecie, z innych działów, a 70 tysięcy złotych to ma być kredyt. Tak, dobrze Państwo usłyszeli? Gmina chce zadłużyć się na 70 tysięcy złotych tylko po to, aby dać te pieniądze kościołowi. Jak wygląda sytuacja dalej? Radny Piotr Łapszo składa wniosek, aby z tej kwoty 170 tysięcy złotych 100 tysięcy złotych przeznaczyć na podwyżki dla pracowników gminy, którzy zarabiają śmiesznie niskie pieniądze, a 70 tysięcy złotych po prostu nie zadłużać gminy. Radni PiSu wniosek radnego Łapszo odrzucają, a następnie przegłosowują swój. Czyli aktualnie mamy sytuację, gdzie radni zadłużyli gminę na 70 tysięcy złotych, przekazali 170 kolejne na kościół, a niestety to, co wnioskował radny Łapszo, nie przeszło, czyli pracownicy podwyżek póki co mieć nie będą. Karol Bagiński, Puls Łap. Dziękuję Państwu.